Dobry dzień wszystkim, z tej strony Adam z kanału Simulation Games Geek, a to jest Food Truck Simulator. Dziś znów będę dla Was gotował, pichcił, smażył i Bóg wie, co tam jeszcze dzisiaj nam ten tytuł przyniesie. Tak więc rozsiądźcie się wygodnie, weźcie sobie coś smacznego i zapraszam na Food Truck Simulator. Dzwoni Klara. Hey kid, looks like you've spread your name around town, don't you? Hi Clara, thanks. Took a lot of hard work. I think it might be the right time to diversify your kitchen. What do you think? Why not? The world belongs to the brave. Perfect. I think there is one person that can help. A legendary chef who retired from a big name business. He runs a store in the Asian district now. Sounds interesting. You'll need to speak with him personally. He is known as Mr. Hurricane. Almost nobody calls him by his real name anymore. Hurricane? Sounds like he's some sort of superhero. Honestly, kid, he's nothing short of that in the kitchen. It's well earned. Fair enough. His shop is located close to the beach. Actually, it's the third street from the beach. Got it. He always stays behind the window on the ground floor. Just be yourself, and I'm sure it'll go smoothly. Great. And as always, thank you, Clara. Keeping my fingers crossed. No to gdzie jedziemy? Dotrzeć do dzielnicy azjatyckiej. Gdzie jest dzielnica azjatycka? Czekajcie. Czekajcie, wsiądźmy. Naciśnij M. A, teraz nam dopiero ta dzielnica się odsłoniła. Tutaj, za sklepem Klary. No dobra, kurczę, ciągle ten escape wychodzi. Dobra, to jedziemy do... w stronę sklepu Klary. Co na mnie titasz? Oj, brudę, kurde. Ale on ma słaby skręt. Dobra, jedziemy, 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 nie driftujemy, jedziemy. Balun. Balun, balun. Pamiętacie? O taką kreskóweczkę. O tym rysowanym ludziku. Balun, balun. Tu jest Klara, ale my nie jedziemy teraz do Klary. Idziemy się... idziemy się spotkać z mistrzem. No jesteśmy chyba, to jest tu, nie? Okej. I'm about to meet a real kitchen star. Need to be calm. Możesz ty. No zaraz rozwalę tą dzielnicę, no ale dobra, jedziemy. Znajdź sklep Mr. Hurricane. No pani, proszę mnie tu przepuścić. Proszę pani się przesunie. Dziękuję, proszę pani. To jest tu? To jest chyba tu. Dobra. No to już skręcamy. Jaka muzyczka. Mr. Hurricane. Hello, young man. I was expecting you'd show up at my doorstep sooner or later. Oh, hello. How did you know? Once someone has mounted a tiger, it will not come off it anymore. I knew you would not stop after all the recent successes. I'm just trying to do my best. That's what one should always do in life. So, now you've come to me so I could teach you? Yes, I want to learn. It has been a long time since I have taught anyone. I retired years ago, but I could make an exception. Really? Why? I met someone here, as passionate about the kitchen as I was. If not for him, I would likely not run this store and waste away in my home. And you have his face. Wait, my face? You don't mean... your father. Connor was a good friend of mine, and a very good chef as well. He might no longer be with us, but here you stand.
and I can see you're just as enthusiastic about cooking as he was. So, I'll teach you. What a small world. I mean, thank you, Sensei. Sensei, you really are just like your father. Now, you'll need to buy all necessary products so we can start cooking. Let's start our cooperation. All of these products are extremely important for our lessons. No dobra, to musimy kupić. Ile? Jedną butlę z gazem. No, raz. Dobra. Pudełko z ryżem. Ile? 12. Będziemy sushi gotować. Mamy 12. Zwykłe nori. Też 12 sztuk. Pikantne nori. Oj, za dużo. Zwykłe nori 12. Pikantne nori. Dobra. Tuńczyk. Ile tego tuńczyka? 8. Dobrze. Dalej jest łosoś. Łososia też 8. Wszystkiego już dalej będzie po 8 sztuków. Dobrze. Awokado. Oshinko. Dobra. Kanpio. Jest. A czemu ja mam po 16? Chcę 8. Coś tam źle pewnie wcisnąłem. Dobra. A 5. Nie rozumiem. Dobra, nieważne. Surimi. Mamy 5. 2 i 1 powinno być. No. Tubka z wasabi. O, nawet dzisiaj jadłem, wiecie? Jakieś wasabi, czy tam wasabi, czy wasabi, nie wiem. I sosik sojowy. 4 sztuki. Dobra. 200 baksów, ja pierdzielę. Czyli mamy jakieś w tym. Dobra. Czyli wystarczy. Zamów. Czy jesteś pewien? Kup. Teraz potrzebuję ustawić automatycznie wszystko. Now drive to the Chinatown selling spot. We'll speak when you arrive. And keep my eye on you as you work. Dobra. Yes, sensei. Idziemy teraz do dzielnicy azjatyckiej. Kurde, aż tutaj na drodze słychać, jak on tym nożem tam sieka, siecze. Będziemy sushi robić, mam nadzieję. Lubię sushi. Bardzo dobre jest sushi. Jaka muzyka. Nuzia chodzi. Witam. Nowe zadanie. Mistrz i jego uczeń. So, young man, are you ready to accept your sensei's teachings? Yes, sensei. Then for the first step, put the rice into your new cooker. Włożyć ryż do nowego urządzenia. Wysuń szufladę z ryżowa... W szufladzie jest ryżowar? A, tutaj. No ale klikam i co? Najpierw skręcz obecne. Wysuń. No jak? Chciałbym, ale nie mogę nic tu kliknąć. Co ja mam zrobić? A, tak się, to było słabe. Dobra, włóż ryż do ryżowaru. Gdzie ja będę miał ryż? Tu? Tak. Jeden ryż. Now you can switch it on with the red button. Włącz ryżowar. Okay, the rice is cooking. For the best quality rice, you need to cook it to the precise desired state. Right now, you can place the nori leaf on your assembly table. When the rice is ready, put it on the leaf. Got it. More haste, less speed. Or how you put it, slow and steady wins the race. Also, you can already prepare the sushi box. And for the last step, in order to have everything prepared, you can put wasabi and soy sauce into the sauce stand. Yes, sensei. A, tutaj. Dobra.
pudełku to z majonezem schowamy, a damy tutaj jeszcze, gdzie jest wasabi. Tu jest. A, tu było miejsce na to. Dobra, to majonez możemy z powrotem. Tu jest na ten. I teraz umieść pikantny nori na blacie. Czy to w lodówce będzie? Nie, nie, tu nie jest to. Ja mam już... Mam, pikantne nori. Gdzie jest to nori? Tu jest nori, dobra. Pikantne nori. Pyk. Przygotuj pudełko do sushi. Pewnie tu będzie. Pewnie to jest to. Dobra, zamknij. Umieść miękki ryż na nori. Jest za bardzo ugotowany. O, szesz, kurde, to jeszcze raz. Dobra, to jeszcze raz muszę. Przygotowałem ryż. Taki ze mnie kucharz. A ile tu mogę na raz? Nie, tylko raz. Dobra, schowaj. Dobrze. A, tutaj jest surowy ryż. A jaki ma być ryż? Miękki ma być ryż, a teraz jest ugotowany, dobrze. Dalej będzie plaster łososia, plaster awokado i wasabi. Dobra, jest miękki ryż. Okej. Okay. Good, very good. Now take out the salmon from the fridge and cut it into slices. After that, you place one slice on the rice. To jest tuńczyk, to jest łosoś, dobra. Pyk. Nóż, pyk. No, dobra, kroimy. Ciach, ciach, ciach. Okej. Tu zbieramy łososia. Otwieramy szufladę. I wkładamy łososia, dobra. I tam będzie jeszcze awokado. Gdzie jest awokado? Nie ma tu awokado. A w lodówce? Jest awokado w lodówce. To też od razu... Aha, trzeba skończyć obecne zadanie. Umieść pokrojonego na sushi. Dobrze. No to robimy z awokado, znowu rachu ciachu i kroimy. Ciach, ciach. Gdzie tu jest pestka? Przecież awokado ma pestkę. Coś takie marne to awokado. Pyk. Okej. Pyk. A, dwa plastry awokado. Now it's time to roll the sushi. It's a very important step affecting the shape of the roll. Well rolled sushi gives you a greater opportunity to cut it into more pieces. Remember, don't stop once you begin rolling, otherwise it will result in a bad roll. Understood. Naciśnij prawy przycisk, aby rozpocząć minigrę. Następnie ostrożnie poruszaj scrollem lub użyj przycisku S, aby wypełnić S-ką, dobra. Kiedy koło zostanie wypełnione, ciśnij przycisk spacji, aby ukończyć rolkę. Ale uważaj, aby nie przepełnić pierścienia. Kiedy okrąg zmieni kolor na czerwony, oznacza to, że sushi zostało źle zrolowane. No dobra, próbujemy. Kurde, tego się nie spodziewałem. A, to był prawy przycisk myszy. Well, it's not the best roll. Let's see how many pieces you can make out of it. Co ja źle zrobiłem? The cutting. If you show proper timing, you will cut the entire roll without wasting any of it. Focus on every. Na sushi pojawia się losowa kombinacja czterech następujących przycisków. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ciśnij po kolei od lewej do prawej, kiedy się podświetlą. Im więcej poprawnie trafionych przycisków, tym więcej otrzymasz kawałków sushi. A ja pierdziele. Co tu się dzieje? Co to trzeba nożem?
Aha. 1, 2, 6, 3. No dobra, mało nie jest, ale... Co ja mam teraz tu zrobić? Do pudełka? Raz, dwa... To tak trzeba. Mogę to zebrać tak, co? No dobra, przynajmniej nie muszę daleko chodzić. A jeszcze wasabi. Pokrój rolkę na 5 części. Jeszcze jedną rolkę muszę zrobić, o żeś ty. No dobra. To nie to. Awokado mamy, łososia mamy, to tylko to coś. Dobra, uczymy się. To muszę ryż ugotować. Dobrze, że tutaj czas nie leci. Plaster łososia, 2 awokado i wasabi. Jeszcze nie wiem, co chodzi z tym rolowaniem, no ale dobra. A tam już? Jeszcze. To miękkiego musi być. Dobra, bierzemy ryż. Pojdziemy tu. Łosoś. Raz, dwa, zamykamy łososia i już, i możemy to rolować. No jak ja mam to rolować? No dobra, słabo mi to idzie jeszcze z tym rolowaniem, ale się ogarnę. I teraz z tym nożem, kurde. Remember that practice makes perfect. Wow, amazing. The good news is that those were the hard parts, young man. Just arrange the kutsushi into the box. I think there's one more thing to add. Yes, you are right. Pick up some wasabi and add it to the sushi box. It has a special slot there. I am sure you know what to do next. Yes, sensei. Umiesz pudełko sushi w torbie na zamówienie. No masz. Poszło. To przed czasem. Kurde, szło mi to jak krew z nosa. No ale dobra. Thank you, sensei. That was brilliant. I had no idea that I was capable of doing such things. Pretty much what I asked for. Your father said the same thing. Let's see if you can show consistency as he did. Serve various or different orders until the selling point closes. Dobra, wyciągamy kolejne futomaki. Zwykłe nori, ugotowany ryż, plasterek surimi, kanpio i soja. Gotujemy ryż. To jaki ma być? Ugotowany. Dobra, to my stąd jeszcze... Nie, to odkładamy. Tu są zwykłe nori, dobra. Pyk. Tu już jest ugotowany. Jest już ugotowany. Pyk. Plasterki z surimi, pewnie w lodówce. To surimi to już musi być w lodówce. A jednak nie? Gdzie jest surimi? Może w zamrażarce? A tu jest surimi. Dobra, to tu. To tu, to tu. A, kurde, nie przeczytałem, gdzie ja to mogę przechowywać. Cholera. Bo to są inne przecież. Dobra, to musimy pokroić. Mamy plasterek surimi, plasterek surimi. Mam jeszcze coś wolnego. Cholera, nic tu wolnego nie ma.
Dobra, Kanpio. Gdzie jest to Kanpio? Jeszcze się tego nie nauczyłem. Nie tu. Tu. Też nie. Czyli w zamrażarce będzie. Mogę od razu położyć? Mogę, dobra. Okej. Teraz znowu będziemy rolować. Zobaczymy, kurde, co z tego wyjdzie. A, nie wyszło jeszcze, ale już powoli zaczynam łapać, o co chodzi. Kurde. Dobra, kroimy to. Gotowy. 6, 1, 1, 5. Kurde. A ciekawe, czy to na tej klawiaturze numerycznej to się da. Ile ona chce tych... To trzeba 5 kawałków. To muszę jeszcze jeden kawałek zrobić. Ale to będzie masakra. Jak ja będę tak się... Dobra, no to jeszcze muszę gotować ryż. No, to jeszcze dwa razy. Gotowany. A, nie mam tylko kurde tego. Nie tu. Tu. To zwykłe. Pyk. Pyk. Dobra, surimi. Surimi. Kanpio. Dobrze. To to mamy. Znowu. Rolujemy. Udało się. Dobra, jest idealnie. Teraz to tu. Znowu nożyk. I robimy to. 4, 5, 3, 1. Kurde, za szybko to szło. A, teraz to w ogóle spierdzieliłem. Dobrze, soja. Pyk. Odkładamy. Zamówienie numer 2. Dobra, poszło na czas. Zamówienie numer 3. Pikantne, miękki ryż. To jest to, co było. Dobra, ale i tak musimy ryż jeszcze jeden ugotować. To jest tylko 3. Tu chowamy. Teraz tak, pudełeczko na sushi. Dobrze, tam się ryż gotuje. Pikantne nori. Nie stąd, tylko stąd. Tu jest pikantne. Pyk. Tu musi być miękki ryż. O tak czy siak, to możemy już... Nie to! Kurde. Nie to. To jest pikantne nori. Jaki to jest ryż? Miękki. Biorę go. Tu. Dwa awokado. Raz. Dwa. I plaster łososia. Pyk. Wszystko. Dobrze. Będziemy teraz to zwijać. Kurde, nie zdążyłem. No dobra. To odłożymy, a to od razu tu odłóżmy. Pyk, pyk. I teraz kurde z tym nożem. 3, 3, 1, 1. A, nie mogę tego. Nie mogę klawiaturą numeryczną, już zauważyłem. I wasabi. Pyk. Odłóż. Pudełeczko, trójeczka. I poszło. Dobrze. Tu będzie plasterek tuńczyka, zwykłe nori. Dobra, pudełeczko. Ugotowany ryż, to już niech się gotuje. To chcę. Dobrze. Plasterek tuńczyka, plasterek oshinko.
przygotowany. Dobra, to mi wystarczy. Teraz tutaj idziemy. Plasterek oszynko. Musimy to pokroić. Dobrze. To bierzemy. Tu odkładamy. Żeby wszystko było widać. Jeszcze tuńczyka. Gdzie jest tuńczyk? To jest chyba ten duży plaster. Ale to jest mięso. Dobrze. Zmieszczę to wszystko? Nie zmieszczę. Dobra, zabieram stąd. Plaster tuńczyka jest. Plaster oszynko jest. Dobra, zwijamy. Pyk. Mamy to perfekcyjnie zwinięte. O, muszę odłożyć. Now it's time to wax on, wax off. Every good chef needs to clean his kitchen. Dobrze, za chwilę, szefie, mistrzu mój kochany. Ja tu jeszcze muszę dokończyć. Trzy, jeden, pięć, jeden. A, nie poszło. Kurde, jeszcze jeden muszę taki zrobić, bo to jest... Ile mam jeszcze czasu? 149 sekund te futomaki. O, i tu widzę, że już jest miękki ryż. To będziemy mieli część chyba. Bo tutaj są te dwa. Kawałek futomaki z łososiem na ostro. Tak. To jest to na tym zielonym. Dobra. Ugotowany ryż. To biorę. A, cholera. Bierz tu. Nie przygotowałem się. Zwykłe nori. Tu mamy. Plasterek tuńczyka. Pyk. Nie chcę to. I osi coś tam. Kurde, jeszcze się paliwo mi skończyło. Butla. Dobra. Tam niech się gotuje. To mamy, rolujemy. Dobrze. Pyk. Znowu nóż. 2, 4, 2, 1. Rzesz ty kurde. Z czym to ma być? Z niczym. Dobra. Czwórka. Poszło. I to idzie z tym. Pudełeczko. Tu dajemy to. Tu wyciągamy to. I wyciągamy jeszcze jeden ryż. Wrzucamy do pojemnika. Niech się na miękko gotuje. Mamy awokado, mamy łososia. Powinniśmy mieć. Mamy łososia, mamy już idealnie dwa plasterki awokado. Dobrze. Będzie dobrze. Mamy już ugotowane, zaraz będzie mięciutki. Miękusi. Jest miękusi. Dobrze. Pyk. I teraz łosoś, dwa awokado. Idzie łosoś. Awokado tutaj jeden. Awokado 2. I już, dobrze. Rolujemy. No, rolować się już nauczyliśmy. A, teraz to muszę tu odłożyć. Kurde. No, odłóż tu. Gdzieś. Nie poszło jak zwykle, no ale trudno. Raz i dwa i trzy. Wasabi.
i sprzedajemy. Tyk. Poszło. Mamy to. 27 baksów, 674. No nie, wyszliśmy z tego za dobrze. Dobra, trzeba wyczyścić. Czym to się czyści? Jestem ciekawy. A, za pomocą szczotki. Szczotka, dobrze. Nie, to której szczotki? Szczotki do pieca? Nie. A tej? Tak, tej szczotki, dobra. Myju, myju, myju. Dobrze. Well done. Now, young man, you can clean all other devices you have used. No dobra, gdzie mam to wszystko pochować? Mogę tu schować? Nie, to musi być, kurde. Nie mam już więcej szuflad, muszę powiększyć sobie. Mogę schować te lodówki? Mogę, dobra. No to czekajcie, ja to może wezmę tacę. Mogę tak? Mogę, super, kurde. Ale fajnie. Dobra, to to idzie już w kosz, rozumiem. Tutaj trzeba wyczyścić. W końcu... Fine work. Come back to my shop. It's time for your sensei to review your performance. No dobrze, to zamykamy ten lokal. Tutaj wszystko powyłączane. No to i wychodzimy. Wróć. Sklep jest z tyłu, więc tu za daleko nie ma dojazdy. No i jesteśmy już w sklepie. Young man, just watching you made me feel alive in the kitchen again. You fulfilled and exceeded my expectations. My pleasure. Now that I'm sure, allow me to give you one gift. Oh, what is it? A unique Santoku knife from a Japanese steel. It was made in Okinawa by the old master Hattori. I've made sure to keep it as sharp as I can. Wow. In truth, I had considered giving the knife to your father, but before I'd made up my mind, fortune gave me a second chance. So I want to give it to you. Please take it. Thank you, Sensei. I don't know how I'll pay you back. As any student pays their sensei back, continue to hone the skills I taught you. Do everything in your power. Leave the rest to fate. Sensei, you're a wonderful person. Thank you. On behalf of myself and my father. Goodbye, young man. Hope you visit me again. You'll always find a place to test your sushi making skills here. I will. Goodbye. So maybe it's time to test myself. Just like Mr. Hurricane said. No dobrze, to możemy teraz coś tu dokupić. Nie, tutaj są tylko do, widzę, do chińszczyzny. Bacon, butla. Butle możemy kupić. Jedną u niego. Kup, zamów, kup. Automatyczny. Potwierdź. Dobrze, odkryto nowy segment mapy. Zabierz i odbierz wszystkie produkty potrzebne do sprzedaży. I to jedziemy do sklepu Klary, bo tutaj nie było, przynajmniej nie widziałem. Czekajcie, tu chyba była Klara gdzieś. Tak.
Dobrze. No to kupmy te produkty. Surowy bekon. Potrzebujemy jedno. Ciasto do pizzy. Jest ciasto do pizzy. Potrzebujemy dwie sztuki. No i już. Zamów. Kup. Ustaw automatycznie. Potwierdź. Podjedź do punktu sprzedaży na plaży. Dobrze, wiecie co? Ja tam się udam, ale w tym odcinku to już będzie na tyle. Także bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, jakiś komentarz. Subik też będzie mi bardzo miło zobaczyć. Także trzymajcie się i ja Was zapraszam na plażę w następnym odcinku. Do następnego. Trzymajcie się, cześć.